razem z nami po Spisz Heraklasach 2013, najlepszy zawodnik ringów, klatek i klatko ringów, bo to tam się ostatnio widujemy, Damian Grabowski. Witam serdecznie, gratuluję. Powiedz mi, jakie to jest uczucie być wyróżnionym w tak doborowym towarzystwie, bo zgromadziliśmy tutaj genialnych trenerów, zawodników, w zasadzie całą śmietankę polskiego MMA. Witam serdecznie, witam MMA Rocks. Dziękuję za nominację jeszcze raz. Uczucie super, super ekstra i najlepsze. Jestem, można powiedzieć, zaszczycony, że zostałem nominowany, a że zostałem wybrany przez kapituły, to już w ogóle. Bardzo się cieszę. Wiadomo, to jest nagroda symboliczna, więc gdzieś tam zawsze w przyszłości, jak będę patrzył na tego Heraklesa, to będę się po prostu fajnie czuł. To są pozytywne emocje. Tak jak mówię, zadedykowałem tą nagrodę polskim zawodnikom MMA, bo naprawdę robimy furorę na polskich i na zagranicznych ringach. I tak jak ta nagroda jest symboliczna, że doceniacie po prostu naszą ciężką pracę, tak samo ja symbolicznie zadedykowałem ją wszystkim zawodnikom z Polski. No właśnie, wygrałeś tę nagrodę, będąc nominowanym razem z genialnymi zawodnikami, tak? Jak myślisz, co przekonało nas, bo ja również głosowałem w tym głosowaniu, do tego, żeby ta nagroda trafiła właśnie w twoje ręce? Wiesz co, no nie wiem, może dlatego, że jestem najprzystojniejszy z nich? Całkiem możliwe. Nie, wydaje mi się, że raz, że waga ciężka, dwa, że może takie, to są moje odczucia, że zawsze walczę z dużo cięższymi zawodnikami i że zdobyłem pas wagi ciężkiej, tak? Że nie często się to zdarza, żeby Polak zdobył pas za granicą jakiejś dobrej organizacji, a już tym bardziej w wadze ciężkiej. I myślę, że to zadecydowało właśnie na tym, że to ja zostałem wybrany. To teraz odejdźmy od tych laurów, od statuetki. Niedawna walka, znaczy niedawna, której nie było tak naprawdę, czyli ty kontra Marcin Tybura. Cóż z tym starciem? Jak tam zdrowotnie, bo to się zdrowotnie niestety wysypało, tak? Dokładnie tak. Naderwałem sobie mięśnie przykręgosłupowe odcinka szyjnego i jestem teraz cały czas w trakcie rehabilitacji. Już tam luźno się ruszam, ale bez partnera, samą gimnastykę robię, jakieś rozciąganie, luźniutkie tarcze. Myślę, że od kwietnia, początek kwietnia wejdę na ćwiczenia techniczne z partnerem. Póki co jestem na rehabilitacji i walka ma być z tego, co mi mówił mój rosyjski menadżer 5 czerwca. Trzymam zatem kciuki. Za zdrowie przede wszystkim, również za wynik sportowy jak najbardziej. Laureat Spisz Heraklasa 2013 Damian Grabowski razem z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich fanów.